Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers na konsolę PlayStation 4. Tak więc, jak widzicie, znajdujemy się w głównym menu, a raczej w wyborze zapisu. I na naszym sejwiku jest godzina 49. Pewnie się w ogóle zapytacie, dlaczego jest wczorajsza data, czyli 15 listopada, ja to nagrywam 16 listopada. Jest to z tego powodu, że miałem małe problemy techniczne, o których w sumie niedługo powiem, ale najpierw zacznijmy sobie i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Kurczę pieczone, nie mogę się doczekać, ponieważ tutaj chyba wczyta nam się od razu walka z bossem. Tak mi się wydaje, bo jak testowałem sobie, to przypadkowo cutscenkę odblokowałem. A nie, możemy teraz zbierać pamiątki po Amy. Dobra, więc zanim będziemy zbierali pamiątki po Amy, to wypadałoby, kurde, no pocisnąć tego tutaj, kurde, dziada, który na nas czeka. Więc tak, od czego by tutaj zacząć? Dlaczego w ogóle jest data wczorajsza, czyli 15 listopada? Otóż dlatego, że były spore szanse, że tą serię miałem zawiesić. Miałem zawiesić m.in. z tego powodu, że Avermedia zaczęła mieć jakieś problemy ze sobą, odkąd postawiłem nowy system, czyli jestem teraz na Windowsie 10 Pro. I było coś takiego, że gra po prostu momentami bardzo mocno lagowała, do takiego stopnia, że nie była możliwa dalsza rozgrywka. O, Asura, lecimy z Asurą. Chciałbym podziękować Pixelowi, bo gdyby nie Pixel, nie udałoby mi się jakby ogarnąć tego, no nie? Więc tutaj wielkie brawa dla Pixela, że ze mną przysiadł i ogarnął, bo to dzięki niemu seria nadal będzie kontynuowana. Tak więc chciałbym, żebyście tutaj bardzo miłe słowa dla Pixela napisali. To jest moje wręcz marzenie. Widziałem też komentarz Wilgaxa aka Sławka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wiem, że będziesz to oglądał. Odnośnie zmiany pór dnia, że mamy tutaj porę dnia, nocy, popołudnie i tak dalej. Jak najbardziej, zgadzam się z tym, co tutaj żeś napisał, w 100%, wręcz mogę nawet powiedzieć, że się zgadzam. Jednakże to, o co mi chodziło, to bardziej fakt, że skojarzyło mi się to właśnie z Jackiem i Daxterem. No po prostu tak, nie mówię, że Jack i Daxter ma monopol na tego typu rzeczy, ale no tak jakoś po prostu no skojarzyło mi się, no. Cóż ja biedny mogę więcej powiedzieć. W ogóle kamerkę tutaj wyłączę, w sensie wyłączę dźwięk z kamerki, bo może być tak, że się przypadkowo włączy, a ja bym tego bardzo nie chciał. Oczywiście nie muszę mówić, że soundtrack w tej gierce jest po prostu przeepicki do takiego stopnia, że po prostu kurde, no aż chce się go kurde ściągnąć na telefon, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Easy! Asura pokonana, albo pokonany, chociaż bardziej to jest ona niż on, bo to bardziej takie żeńskie imię. Poprzednim razem też żeśmy znaleźli Amy. Chciałem Zoe przez chwilę powiedzieć, ale no przypomniałem sobie, że przecież w Sonica gram, a nie oglądam totalną porażkę. A za dużo totalnej porażki ostatnimi czasy, powiem szczerze. I tak, wiem, że R2 się boostuje, nauczyłem się tego, że boost się właśnie w ten oto sposób robi, albo pęd, jak chcemy sobie to nazwać, bo gra to pędem nazywa. I tu mamy w ogóle jakieś przejście, aczkolwiek to jest zablokowane i tutaj się nie dostaniemy, tak więc trochę szkoda. No i co? Dzisiaj wleciał odcinek trzeci. Widziałem, że odcinek trzeci, wydaje mi się, że się fajnie ogólnie ta seria przyjmuje. Aczkolwiek chciałem was tylko poinformować, że jest ten odcinek trzeci. Dobra, co mamy teraz zrobić? Chyba musimy oznaczyć te właśnie. Ajajaj. Dobra, to tak działa, okej. Czyli ja nie mogę na te niezaznaczone. Kurde. Inaczej. Musimy to zrobić trochę inaczej. Dokładnie.
Tak to powinienem zrobić od razu, a nie ja tu próbowałem kombinować na wszelakie inne sposoby. Zobaczymy w ogóle, ile sobie dzisiaj przejdziemy tej gierki. Ja jestem wręcz przeszykowany na to, że tak z półtorej godzinki sesję sobie zrobimy znowu. Żeby wiecie, te półtorej godzinki to jest taki fajny czas, bo dzięki temu będziemy mieli trochę odcinków, nie? Co tutaj mamy? Dobra, no to pogadaliśmy sobie z nim. W dużym skrócie musimy znaleźć brata tego tutaj Koko Pustelnika. Jak znajdziemy, to wtedy będziemy mieli go odnalezionego i będzie fajnie, i będzie super, fajnie, świetnie. Czy wspominałem wam, że kurde noc w tej gierce wygląda przeepicko? Nie? No to wiedzcie, że wygląda. I trochę zdymałem to, ale wiecie co? Zanim polecę dalej, sprawdzę, jak się nagrywa. Mamy 8 minut na liczniku, tak więc warto się upewnić. W porządku się ładnie nagrywa, tak jak mawia przy sobie wszystko w porządku mój żołądku. I teraz robimy tak i zaraz polecimy dalej sobie z poziomem. Tylko zanim polecimy dalej z poziomem, to chciałbym dostać się właśnie tam, o. No, nie do końca tak chciałem polecić, ale dobra, niech będzie, chociaż nie, niech nie będzie. Odpuszczę sobie walkę z tobą, bo trochę szkoda mi siły na to. Już dzionek wstaje w ogóle, wstaje nowy dzień. Yeah. Spróbujmy raz jeszcze, ostatni raz, już tak naprawdę ostatni raz i lecimy dalej z gierką, bo nie ma co, kurde, przedłużać. A, pomyliły mi się przyciski, znowu R2 z kwadratem. Jestem za bardzo do kwadratu przyzwyczajony, że kwadratem się boostowało w Sonicach i trochę mi się ciężko teraz przyzwyczaić na nowo, powiem wam szczerze. Wow! A musimy jeszcze te artefakty dla Amy zbierać, te jej tam rzeczy. Ale no, kurczę, no. Na razie skupmy się na innych rzeczach. Zobaczmy, co tutaj w ogóle jest, bo nas nie było tutaj, warto poeksplorować trochę te nowe tereny. Jakieś wskazówki tu mamy. A, lecimy z boostem. Oczywiście, że tak. I dobra, co tu jest? Tu mamy jakiś... O kurde, ty! Panato, gościu! Dobrze! W dobrym momencie zboostowałem.
Nie. Aha. Tu ten, kolejny poziom mamy. A, mamy dwa od razu. Super, fajnie. Co to za poziom? Jeden sześć. Jeden sześć? A gdzie są pozostałe poziomy? Trochę niefajnie bym powiedział. Ale dobra, w ogóle co tu jest? To są jakieś obeliski? Co to w ogóle za miejsce jest? To trochę jak taki cybernetyczny cmentarz. Tak jakby to nagrobki jakieś były, naprawdę. Z ręką na sercu wam mówię, tak jakby to jakieś nagrobki były. Co to? Kwadrat. Ale jak to ja nie jestem gotów? Ja jestem gotów. Proszę mi tutaj... Proszę mnie tutaj nie cisnąć, bo ja jestem gotów. Wypraszam to sobie. W ogóle wiecie co? Poprawię trochę kamerkę. No, damy tak w sumie kamerkę, czemu by nie? Trochę bardziej ją dam, tak jak zawsze miałem kamerkę, czyli po prostu bardziej taki kwadracik niż prostokącik. Takie zmiany na bieżąco, bym powiedział, są robione. Ale kurde, jak ładnie tutaj florystyka wygląda, ale fajne wzgórze. Takie kolorowe strasznie, bym powiedział. Tutaj dużo kwiatków jest. Fajna Oj, przepraszam, fajna sprawa. Naprawdę, twórcy, jesteście genialni. Jesteście geniuszami. Nie ironicznie oczywiście to mówię. Widzę, że tutaj kolega chyba za bardzo mu się ząbki nudzą, dlatego za chwilę wyprostujemy te ząbki. Ja bo w ogóle nie będę prostował jego zębów, bo szkoda szczępić ryja. No dobra. No dobra, kurczę pieczone. To było bardzo nie fair, bardzo mi się nie spodobało to i żądam, że tak powiem, wyjaśnień. Więc teraz może polećmy do Amy, hologram Amy, gdzie jest? Tutaj jest. Teraz pytanie, czy te rzeczy, które Amy tutaj każe nam zbierać, to jest jakieś coś dodatkowego? Coś, co, no nie wiem, nie będę mógł teraz zrobić, że to bardziej jest jako poboczne zadanie? No tutaj mi mówi Amy, że nie jestem gotów na to, że mam wrócić w swoim czasie. No to ja się właśnie teraz pytam, czy w takim razie to zostaje na kiedy indziej, czy jak to wygląda? Oczywiście wy jesteście, co po niektórzy, bardziej obyci z Sonicem Frontier, dlatego do was kieruję bardziej pytanie, do osób obytych. Wydaje mi się, że tam kurde do góry trzeba mimo co wskoczyć, bo tam coś będzie. Kurde, widzicie? Byłem blisko. Dobrze teraz to ogarnąłem, ale koniec końców spieprzyłem. O! Dobrze. Pięknie. Nie! Oj, kurde, dobra. Ajajajajaj. A było tak fajnie. Dobra, więc teraz tak, jesteśmy na drugiej stronie. Okej, dobra, nieważne. Jesteśmy na drugiej stronie w każdym razie. To chciałem właśnie zakomunikować przez ten cały czas, ale nie było mi to dane. Znaczy było mi to dane, ale nie skorzystałem. I dobra, co tu mamy? Co tu kurczę pieczone mamy? Ja bym chciał dowiedzieć się, gdzie są pozostałe poziomy, bo tak mieliśmy odblokowany poziom 1.6. Ale gdzie jest poziom 1, nie wiem, 3, 1.4, 1.5? O, ninja. Mogę parować, tak? A, dobra, czyli mogę unikać jego ataków. Dobra. Ha, widzicie? Patrzcie, jak ładnie tutaj. O, ale good tylce wziąłem.
ale niestety poświęcając trochę pierścieni, no ale no czasami niestety trzeba tak zrobić i się poświęcić. Ale w ogóle muza tutaj fana leci. Super. Super, fajnie. Mamy kolejne koło zębate, przyda się. Idziemy teraz, kurde, w głąb lasu. Ale fajnie, kurczę, pieczone tutaj kolorowo. Wiem, że na to zwracałem uwagę, ale no, lubię na takie rzeczy zwracać uwagę, no, wybaczcie. Co tu jest? Porozmawiaj z Amy. Możemy porozmawiać z Amy? Ale jak? Że mam do niej teraz wracać? Myślałem, że ona się tu pojawi. Ej, ale tam coś jest fajnego. A, dobra, nieważne. Jak gra chce, żebyśmy z Amy poszli pogadać, to my pójdziemy pogadać z Amy, nie ma problemu najmniejszego. Your friend? This Coco says they need to find their one true love before it's too late. They've been too shy to express their feelings, but if they don't do it now, they may never get the chance. You got all that, huh? I feel like the dimension I'm in is translating for me. It's strange, but feels natural. Well, you always had a knack for weird insights. Who am I to argue? Well, don't you worry. We'll reunite you with your lost love. I would think we've got more pressing issues, but again, who am I to argue? Aha, czyli nadal mam zbierać pamiątki Amy, dobra. Ale fajnie, że chociaż tutaj coś ruszyło do przodu. Nie oszukujmy się, w końcu coś ruszyło do... Co jest? Co to jest? Się tak zastanawiałem, kurczę, co to jest? Lecimy za nim. Ej, ale fajny boss fight. O-o. Dobra, nie byłem przygotowany. Przyznam, że nie byłem na to przygotowany. Wydawało, gdy Squid podnosi barierę, otocz go cyberokręgiem, aby ją przełamać. Aha. No dobra, Squid. Swoją drogą badassowo strasznie wygląda. Bardzo mi się podoba jego design. Będę musiał teraz uważać na jego ataki, bo on... Wow, 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 wow. Kurde. Chciałem pierścienie zebrać. Yeah.
Dobra, teraz musimy uważać jego laserów, tylko... Dobra, w te. Uwaga. Teraz nie bardzo widzę, nie bardzo mam jak zareagować. Oj, pęd mi się kończy. Nie jest dobrze. Oj, dobra. Musiałem się jakoś ratować, wybaczcie. Teraz mam obawy, że on się będzie chciał wyleczyć. Mam nadzieję, że on tak nie zrobi. Fajnie byłoby, gdyby się nie leczył. Ale znając moje szczęście, to pewnie wydarzy się inaczej. O, kurde, on tam jest. Oj, Jesus. Tutaj teraz nam brakuje 600 metrów, ale powiem wam, że kurczę... Powiem wam, że naprawdę jestem mega podjarany i mega tęskniłem w ogóle za tą gierką. Ten tydzień czasu nienagrywania Sonica Frontiers to trochę za dużo w mojej opinii. No ale... Co by nie było, jest gitara, tak czy siak. O! Kurde! Dobrze! A mogłem go zaatakować. Mogłem boosta użyć. Jesteśmy coraz bliżej. Tak. Dobrze. Zbliżasz się. Dam radę. Nawet jakbym miał z nim walczyć pół godziny, to dam radę. Kurde. Wiecie, co jest najgorsze, że chyba cała walka od zera będzie, bo on raczej od nowa będzie miał, chociaż nie, mamy checkpoint, bo ja nie miałem 29 pierścieni. Dobra, jest Squid. Tam se lata. Fajnie byłoby się z nim na nowo zmierzyć. W ogóle jak wciśniemy X, to jest ten taki, nie wiem, drop dash? Dobrze mówię? Tak mi się wydaje, że to jest drop dash. Mogę się oczywiście pomylić. Nie pamiętam dokładnie już tych umiejętności Sonica wszystkich. Dawaj. Jeszcze raz z nim walczymy. Ja nie dam za wygraną. Patrzcie, ile mu HP zostało. Już niedużo. Dojedziemy go. Damy radę. Żaden Squid mnie tutaj nie pokona. Niech sobie nie dopowiada. Mówiłem, że go dojadę, proszę państwa. Co wy mi tutaj? O, kamyczki bardzo ładnie ułożone były. Kurde, i ten tutaj wodospad płynący sobie, ta rzeczka. Kurde, jak to pięknie wygląda.
Naprawdę twórcy przeszli samych siebie. Ot, jakiś gówno. Nie, nie chcę z tobą walczyć. Won ode mnie. Dobra, tam mamy jakiś ten, ale to chyba to jest ten 1.6 cały portal. Tak mi się wydaje. Co tu w ogóle jest? Nie rozumiem. Nie rozumiem tej gierki jeszcze. Nie potrafię jej ogarnąć. A tutaj boss będzie, przecież. Chyba. Dobrze? Pamiętam? 1.6 poziom. Nie, no to to jest ten 1.6. A ja chciałbym wiedzieć, gdzie jest poziom 1.4. Na przykład. Nie, będzie mi to dane w ogóle poznać? Ze Squidem, żeśmy sobie powalczyli, już nie widzi mi się drugi raz z nim walczyć. Chyba, że będę musiał, ale no mam nadzieję, że nie. Tu, o kurde ty, patrzcie na to. Patrzcie na to, co tutaj jest. Ej, to ładnie też wygląda. Wejdźmy sobie tutaj, pójdźmy. Tower. Znowu z Tower będziemy walczyć? Z Towerem?